tak, jeśli jesteś w niebezpieczeństwie, prosi swojego przyjaciela, aby pomógł tobie. To jest modlitwa. Naszą modlitwą jest do Kryszny. Ai Nanda Tanuja. Nanda Tanuja znaczy Kryszna pojawił się jako przybrany syn Nandy Maharadży. Dlatego jest nazywany jako Nanda Tanuja. Znaczy syn Maharadży Nandy. Patitam Kinkaram Mam Vishame Bhavam Budau. Jestem Twoim wiecznym sługą. Tak czy inaczej, teraz upadłem w ten ocean niewiedzy, ignorancji. Jeśli jesteś osobą na ziemi, jeśli jesteś wrzucony w ocean, to jest walka o przetrwanie. Manasasta Nindriya Prakriti Stani Karsati. To jest walka o przetrwanie. Każdy walczy. Ale jak będziesz, jak będziesz walczył w oceanie? Ty możesz być wielkim pływakiem. Jak długo ty będziesz pływał? Będziesz zmęczony. Jedynym środkiem jest zabrać ciebie z tego oceanu. Nawet jeden taki coś kawałeczek nad oceanem jest twoim bezpieczeństwem. To nie ma znaczenia, jak wiele ty tych kawałków przyjmiesz z oceanu. Podobnie modlitwą jest: mój drogi Kryszno, Panie, jestem Twoim wiecznym sługą. Tak czy inaczej, upadłem teraz w ten ocean. Proszę, wyciągnij mnie i umieść mnie znowu jako pył u Twoich lotosowych stóp. Taka jest modlitwa. Powinniśmy wiedzieć, w jakiej niebezpiecznej pozycji jesteśmy. Tam jest konieczność modlitwy i modlić się do kogo? Do najwyższej osoby Boga, aby uratował nas. Dlatego jest tak wiele modlitw w pismach. Modlitwy znaczą zwracanie się do Pana, aby uratował nas z tego. Prawdziwym ratunkiem jest wyciągnięcie nas z tego oceanu niewiedzy, ignorancji. Następnie wszystko jest właściwe. Wkrótce jak dojdziemy do tej wiedzy, że nie jestem tym ciałem, jestem duszą, integralną cząstką Boga, wtedy nasza wiedza jest doskonała. To jest nazywane Brahma Bhutah Prasanatma. To jest nazywane realizacją Brahmana. Brahma Bhutah Prasanatma Nashochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. Modlitwa jest potrzebna, ponieważ jesteśmy w niebezpieczeństwie i naprawdę my modlimy się, kiedy jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Przykładowo, jeśli natychmiast jest trzęsienie ziemi, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, naturalnie, spontanicznie my się modlimy. Ale zapomnieliśmy o tym. Ale modlitwa, skłonność ofiarowania modlitwy Panu w czasie niebezpiecznym jest automatyczna. Powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. My jesteśmy w tych materialnych warunkach życia, znaczy my jesteśmy w niebezpieczeństwie, dlatego powinniśmy się modlić. My musimy modlić się, aby nas wyciągnięto, To jest konieczność modlitwy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Swamiji, ja chciałbym wiedzieć od ciebie, czy to jest konieczne dla osoby być wegetarianinem, czy posiadać szczególną dietę, aby mieć możliwość zgodnie z twoimi naukami. Co to jest? Puszta Kryszna. On chce wiedzieć, czy to jest konieczne dla kogoś być wegetarianinem, czy nie, aby zrozumieć te nauki.
Tak. Ponieważ jeśli chcesz być świadomy Kryszny, to jest cała nauka. Ty musisz działać zgodnie z instrukcją Kryszny. Wegetarianin czy nie wegetarianin, to nie jest bardzo ważna rzecz. Czy ty jesz mięso czy warzywa, obydwoje z nich mają życie. To jest naturalny sposób. Dziwo dziwa sya dziwa nam. Jedno życie musi zjeść inne życie. To jest naturalne prawo. Ale świadomość Kryszny znaczy, że on już więcej nie je czegokolwiek, co nie jest ofiarowane Krysznie. To jest świadomość Kryszny. My przyjmujemy prasadam. Cokolwiek jest ofiarowane Krysznie, my przyjmujemy to. Kryszna mówi w Bhagavad Gita: Patram puszpam palam toyam jome bhaktya prayachati tadaham asnami. Dlatego jeśli zapytasz, poprosisz jakiegoś gościa w twoim domu, ty pytasz jego: co ty chcesz jeść, panie? Co ja mogę tobie dać? Podobnie, kiedy zaprosisz Krysznę do swojego domu, do swojej świątyni, powinieneś przygotować pożywienie zgodnie z instrukcją Kryszny, nie zgodnie z twoimi wymysłami. Kryszna mówi: Patram puszpam palam toyam yome bhakti prayachati. Każdy, kto ofiaruje mi patram, to są warzywa, puszpam, warzywa i płynne rzeczy jak mleko, woda. Możesz przygotować tak wiele innych rzeczy z warzyw. Jeśli ofiarujesz Krysznie, przyjmiesz prasadam, następnie jesteś wolny. To jest jagya sistasi na santok muciante sarva kilbisa. Jeśli przyjmiesz pożywienie, które jest ofiarowane w jagi, jagya znaczy przyjęte przez Krysznę, następnie jesteś wolny od grzesznego życia. Inaczej jesteś odpowiedzialny. Czy ty jesz mięso, czy warzywa, to nie ma znaczenia. Puszcza Kryszna, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, jedna osoba raz. Tam jest wiele innych ludzi, którzy chcą zadać pytanie. Inni powinni otrzymać możliwość. Ja chciałbym mieć to pytanie. Dlaczego ktoś przyjmuje Krysznę jako Boga? To już objaśniałem. My musimy przyjąć wedyjskie dowody. W wedyjskich dowodach jest ustanowione: Krishna stu Bhagavan Svayam. Inaczej ty masz możliwość zrozumieć, kim jest Boga. Jeśli nie przyjmiesz Kryszny jako Boga, następnie zaprezentuj kogoś innego, kim jest Bóg i czy on spełnia definicję Boga. Rozważając wedyjskie dowody, autorytety, my musimy przyjąć, my przyjmujemy Krysznę jako Boga. I kiedy on był obecny na tej planecie, on udowodnił, że on jest Bogiem. Dlatego my nie mamy innej alternatywy, niż przyjąć Krysznę jako Boga. Jakieś inne pytania? W obecnym stanie świata, jak to jest, to wygląda, że to jest takie wspaniałe. To mogłoby być powiedziane, że my naprawdę awansujemy duchowo? With the present state of the world in the present mess that it's in today,
Nie. Praktycznie w obecnym stanie świata znaczy bez jakiegokolwiek duchowej wiedzy. Jesteśmy ślepi. Dlatego to jest bardzo niebezpieczna pozycja. Duchowa wiedza musimy mieć. Inaczej jesteśmy potępieni. Panie, ja pragnę zapytać. Ze starożytnej wedyjskich pism Wed dowiadujemy się, że Bóg jest. On nie może być widziany. Jednak w Bhagavad Gita uczymy się, że Pan Kryszna narodził się jak człowiek. Teraz, czy tu nie ma konfliktów z tymi starożytnymi pismami wedyjskiej religii? Dlatego w Bhagavad Gita znajdziesz, że aby zrozumieć Krysznę w prawdzie, że ty musisz zrozumieć Krysznę w prawdzie. Janma karma medivya miyojanati tatvata. Jeśli tylko widzimy, że Kryszna rodzi się, czy on przyjął swoje narodziny jak ludzka istota, to nie jest wystarczające studium Kryszny. Kryszna mówi, jego narodziny i czynności są transcendentalne. Janma karma medivyam. To musi studiować. Divyam. Yujanati tatvada. Każdy, kto rozumie, jakie są narodziny Kryszny. Jego narodziny czy moje narodziny nie są takie same. To znaczy, ty musisz studiować temat bardzo naukowo. Następnie zrozumiesz, że chociaż Kryszna przychodzi jako ludzka istota, nadal on utrzymuje swoją pozycję Boga. To jest prawdziwe zrozumienie. Dopóki nie zrozumiesz tego faktu, ty źle zrozumiesz Jego. Dlatego Kryszna mówi, wkrótce jak zrozumiesz Krysznę w prawdzie, następnie stanie się wyzwolony. Janma karma medivyam yajanati tatvata. Tylko powierzchowne studium nie pomoże Tobie. Następnie musisz studiować, aby stać się poważnym studentem świadomości Kryszny. I studiować Jego. Następnie zrozumiesz. Inaczej, powierzchownie, my nie możemy zrozumieć. Kobieta z Famidzi, czy ty mógłbyś powiedzieć, że dusza jest umieszczona w trzecim oku? Dusza co jest? Puszta Kryszna? Hari Krishna. Ulokowana w trzecim oku. Umieszczona? Co to znaczy umieszczona? Dusza tymczasowo jest w tym ciele zgodnie z pragnieniem duszy. Jest 8 milionów 400 tysięcy form ciała. Jak my pragniemy, materialna natura dostarcza ciało. To jest objaśnione w Bhagavad Gita. Ishvara sarva bhutanam hriddesha arjuna tishtati brahmayam sarva bhutani jantra rudani mayaya jantra rudani. Jantra znaczy maszyna. Kryszna jest usytuowany w sercu każdego. To jest wszechobecny.
I On wie, co dusza pragnie. On daje możliwość. Jak On pragnie pracować, On daje szczególny rodzaj ciała, maszynę, jantrę. Jantra znaczy maszyna. I jak On siedzi tam i w ten sposób On podróżuje w różnych gatunkach życia i po różnych planetach w różnym czasie. I to tak przebiega. Jantra Rudani Mayaya. Jeśli zatrzymamy to zajęcie, jeśli słuchamy Kryszny, Sarvadharmam Parityaja, mam ekam sharanam braja, następnie nasze życie jest sukcesem. Inaczej będziemy kontynuować zmianę tej jantry. Jednej jantry na inną. To tak przebiega. Praktycznie dusza nie jest jakaś tam ulokowana czy coś, ale intencjonalnie On pragnie jakiejś pozycji i Kryszna jest bardzo łaskawy, Bóg jest bardzo łaskawy. On daje możliwość. W porządku, Ty pragniesz tego? Działaj w ten sposób. Swamidzi, my jesteśmy chrześcijanami. Czy wiara w to, że przez intonowanie świętego imienia Kryszny, że my możemy osiągnąć najwyższą świadomość na tej ziemi i osiągnąć samorealizację bez udawania się przez wszystkie te rygory starych wed, pism? Puszta Kryszna, pytanie jest, że Ty mówiłeś, że tylko intonując święte imiona Hare Krishna, że możesz zrobić wszystko bez tych innych instrukcji, które są w starszych Wedach. Tak. To jest szczególna możliwość dla uwarunkowanej duszy tego wieku, że jeśli tylko intonujesz mantrę Hare Krishna, następnie Twoje serce będzie oczyszczone. Cheto Darpa Namarja nam. Następnie wszystko będzie objawione. To jest szczególna możliwość. Możecie zobaczyć to. Wszyscy ci studenci przychodzący, przyłączający się do tego ruchu na całym świecie, oni zaczynają intonować Hare Krishna i stopniowo stają się oczyszczeni i przyjmują tą świadomość bardzo poważnie. Możesz zobaczyć to. Aby objaśnić sposoby Papa Nirvanam. Papa, tak, Papa, ja rozumiem. Papa. Przede wszystkim my musimy wiedzieć, czym jest Papa. Tak. W zwykły sposób, w ignorancji popełniamy coś niezgodnie z prawem. Tak w tym kraju jest powiedziane, trzymaj się lewej strony. W jakimś innym kraju jest powiedziane, trzymaj się prawej strony. Powiedzmy, Amerykanie, oni trzymają się prawej. Teraz w tym kraju, jeśli zamiast trzymać się po lewej stronie, jeśli on trzyma się prawej, następnie będzie ukarany. To jest z powodu ignorancji. Papa znaczy w ignorancji. Dlatego jeśli będziesz w wiedzy, tam nie ma więcej Papa. Jeśli zrozumiesz, kim jest Bóg, kim Ty jesteś, jaki jest Twój związek z Bogiem, jeśli działa zgodnie, tam nie ma Papa. To jest Papa Nirvana.
Nigdy więcej papa. To jest objaśnione w Śrimad Bhagavatam, Śrimbatam Spakata, Krishna, Punya Shravana Kirtana, Vidyantah Sto Hyabhadrani, Vidunati Suhrit Spatam. Jeśli tylko słuchasz Krishny w Bhagavad Gita, następnie stopniowo uwolnisz się od wszystkich grzesznych reakcji życia. To jest papa Nirvana. Jest to bardzo prosta rzecz. To wszystko. Puszcza Krishna. Czy ty chcesz odpowiedzieć na więcej pytań Prabhupada? Jedno więcej. Jedno jeszcze pytanie. Swamidzi, ja mam zaniepokojony umysł. Ja bym chciał to wszystko wyjaśnić. My rozumiemy, że zgodnie ze stworzeniem Pana, oprócz tej planety jest wiele innych planet, które są nazywane wszechświatem. Jak tak, będąc stworzonymi przez Pana, ja jestem pewien, że On dał swoje prawa w ten sposób, w taki sposób, aby zrozumieć Jego. Teraz jeśli świadomość Kryszny, jak my rozumiemy, w tej części świata, następnie jestem pewien, że to będzie w innych częściach świata również. Ja nie wiem, Swamidzi, jaka jest pozycja, wiedząc, że my jesteśmy żywymi istotami w tej części świata, czy na tej planecie. Co mogłoby być na innych częściach planet, które są nazywane we wszechświecie? Ja czytałem dzisiaj Bhagavad Gita taką, jaką ona jest. Ja nie oczekuję, że będę miał możliwość wyciągnąć tą esencję z Gity. Ale ja czytałem kwestię formy, ponieważ Pan w Gicie to mówi, że Arjuna do Pana Kryszny w 10 rozdziale, w wersie 13 i 14, gdzie on wymienia, że on jest najwyższym, on jest ostatecznym, on jest siedzibą, miejscem spoczynku, on jest wiecznym, pierwotnym Panem i tak dalej, transcendentalnym, oryginalnym i nienarodzonym. Teraz Swamidzi, ja chciałbym się dowiedzieć, będąc nienarodzonym, następnie jak dojść do tego Pana, jak to przychodzi, że Pan Kryszna rodzi się jako ludzka istota? Że to przychodzi z pozycji z najwyższej istoty? Ja chciałbym, żebyś na to odpowiedział. Jeśli czytałeś Śrimad Bhagavatam, możesz zobaczyć, że Kryszna nie narodził się. Kryszna pojawił się przed Devaki i Vasudevą jako czteroramienny Narayana. Następnie ojciec, matka poprosili Narayana, że ty pojawiłeś się jako Narayana, natychmiast Kamsa zabije ciebie. Proszę, stań się jak ludzkie dziecko. Dlatego on znowu natychmiast stał się ludzkim dzieckiem. Koncepcja narodzin z łona matki nie była faktycznie opisana. Ty czytaj Bhagavatam,
Ty znajdziesz ten opis. Nawet chociaż, jeśli on pojawia się jako dziecko, nadal on jest nienarodzony, ponieważ jest Krishną, czy Bóg. On jest w każdym sercu. Ishvara Sarvabhuta nam Vidyasarjuna Tishtati. Dlatego z serca, jeśli on pojawi się przed Tobą, czy to jest bardzo trudne zadanie dla niego? To nie jest w ogóle trudne. Dziękuję Wam bardzo. Teraz będziemy intonować Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.